Witajcie, kochane dzieciaki. Cześć, dzieci. Znowu piątek w lipcu, co oznacza, że ruszamy w drogę z naszym Franusiem. Jeśli ktoś z Was nie oglądał programu w piątek tydzień temu, to koniecznie tam zajrzyjcie, ponieważ rozpoczęliśmy przygodę z Franusiem. Razem z Aloną czytamy dla Was bajkę cały lipiec w każdy piątek o dzielnym Franusiu po polsku i po ukraińsku. Posłuchajcie, co się wydarzyło dalej. Radosne piosenki śpiewane były przez cały czas, a małe gardziołka dawały z siebie wszystko. Trasa, którą wybrał Max, była najpiękniejsza na świecie. Najpierw mijali rozległe pola i łąki, pełne kolorowych kwiatów, wśród których migotały czerwone maki, granatowe chabry i biały rumianek. Dziewczynki zdążyły upleść różnobarwne wianki i czując się naprawdę piękne, maszerowały dzielnie dalej. Rzeczka wijąca się wzdłuż drogi miała wodę tak czystą, że można było pić bez wahania, a nawet zanurzyć cały pyszczek dla ochłody. Tutaj dobrymi manierami wykazali się chłopcy, pomagając każdemu, kto przechodził przez rzeczkę. Słonko pięknie świeciło, maluchy śpiewały, a świat wokół zachwycał. Ale ty to pięknie wymyśliłeś i stworzyłeś, dobry panie. Tropiciel po cichu zanosił co chwila krótką modlitwę, która wprost wyrywała mu się z piersi. Podobnie przeżywali to mali piechurzy. Raz po raz słychać było okrzyki zachwytu kierowane ku stworzycielowi. Ja to będę już co roku chodził na waszą wyprawę. Tutaj jest najfajniej na świecie, zadeklarował niedźwiadek, maszerując dzielnie przy pomocy dwóch kul. Na pierwszym postoju rodzina zajączków przygotowała dla każdego po kawałku marchewkowego ciasta i taką ilość pysznego soku marchwiowego, że nie dało się wypić wszystkiego. Brzuszki zapełniły się szybko i czas było ruszać w drogę. Весь час діти співали радісних пісень. Дорога, яку обрав Макс, була найкрасивіша у світі. Спочатку вони пройшли повз величезні поля і луки, повні різнокольорових квітів, серед яких блищали червоні маки, темно-сині волошки і білі ромашки. Дівчата плели різнокольорові вінки і почувалися дуже гарними, а потім відважно рушили далі. У невеличкій річці, що звивалася вздовж дорогою, вода була настільки прозора, що її можна було пити без вагань і навіть зануритися в неї, щоб охолодитися. Тут хлопці проявили хороші манери, допомагаючи кожному, хто перепливав річку. Гарно світило сонце, співала малеча, світ навколо був чудовий. Але ж, добрий пане, як ти гарно все придумав і створив! Без слідопит час від часу тихенько промовляв молитву, яка виривалася в нього з грудей. Подібно переживали це й маленькі мандрівники. Знову і знову лунав крик захвату, що був спрямований до Творця. Я щороку буду ходити в таку подорож. Тут найкраще на світі, сказав ведмедик, відважно крокуючи за допомогою двох милиць. Під час першої зупинки сім'я зайчиків приготувала кожному по шматочку морквяного пирога. Та так багато смачного морквяного соку, що все випити було неможливо. Животики швидко наповнилися, і настав час рушати далі. А де рушимо далі? Oczywiście dowiecie się już za tydzień, a my teraz pójdziemy do komnaty muzycznej, gdzie chyba rozlegną się właśnie takie wesołe piosenki, jakie miały małe zwierzątka maszerując. Więc pamiętajcie o lajkowaniu, zapraszajcie wszystkich kolegów i koleżanki. W każdy piątek czytamy bajkę o dzielnych zwierzątkach, a teraz idziemy do komnaty muzycznej. Nasi mali bohaterowie mówią nam o tym, że czasem trzeba naprawdę przejść przez busz, przez las, w którym nie widać na przykład kolegi. Nadia, gdzie ty jesteś?
O, uf, jest Nadia. Słuchajcie, czasem trzeba przejść przez ciemne jakieś miejsce, które wcale nie wydaje się przyjemne. I idziemy, idziemy, szukamy przejścia, ale na szczęście... Na szczęście nasi mali bohaterowie, a szczególnie bardzo dzielny miś Franuś, mówią nam o tym, że Pan Jezus nas nigdy nie zostawia i daje nam zawsze światło, swoje światło, abyśmy mieli nadzieję i byśmy się przebijali przez ten burz, na przykład z piosenką na ustach. I nasi bohaterowie pokazali nam, że czasem, jak jest tak ciemno i trochę smutno i trochę straszno, to trzeba się podnieść, podnieść głowę i zacząć śpiewać do Pana Jezusa, a wtedy chmury odstępują. I dzisiaj chcę wam pokazać pewien prosty gest do piosenki, którą już troszkę poznaliście, o tym, że Pan Jezus jest zawsze przy nas, że szuka nas, że przytula wtedy, kiedy potrzeba. I chciałabym z wami dzisiaj przewędrować drogę, ucząc się do piosenki, którą już znacie, gestu. Uwaga, wstajemy wszyscy i rozpoczynamy naukę. Niebo jest otwarte. Otwieramy rączki. Bóg wskazuje drogę. Pokazujemy drogę. Byśmy nie błądzili. Prowadzi sam. Tak chcemy pokazać tym gestem, że Pan Jezus mnie prowadzi. Nie muszę się kulić, nie muszę się chować, nie muszę się lękać. Prowadzi mnie Pan. Dobry pasterz czuwa. Patrzy. Co tam z tą moją owieczką? Co tam z tą moją Basią, Michasią i Krzysiem się dzieje? Dobry pasterz czuwa. Najsłabszych przytula. Możemy taki gest, jeśli nie macie misia, to w naszej piosence możemy zrobić tak. Najsłabszych przytula. Mnie na przykład. Zawsze nas odnajdzie. A Ty, Jezu, kochasz mnie. Robimy piękne serce. Na wszystkie strony możemy robić to serduszko. Naprawdę mocno kochasz mnie. Jesteś moim przyjacielem. I teraz taki gest, który bardzo lubię. Dziękuję Ci. Taki gest uniżenia, bo to jest podziękowanie wobec najwspanialszego obrońcy. A Ty, Jezu, kochasz mnie. Naprawdę mocno kochasz mnie. Jesteś moim Zbawicielem. Dziękuję Ci. Słuchajcie, gesty są bardzo proste i ja chcę z Wami teraz razem z piosenką przewędrować przez ten burz i sprawdzić, czy da się w różnych krzakach, w różnych trudnościach podnieść głowę i zaśpiewać Panu. Spróbujemy? Gotowi? To ruszamy. Niebo jest otwarte, Bóg wskazuje drogę, byśmy nie błądzili, prowadzi sam. Dobry pasterz czuwa, najsłabszych przytula, zawsze nas odnajdzie. A Ty, Jezu, kochasz mnie, naprawdę mocno kochasz mnie, jesteś moim przyjacielem, dziękuję Ci. Ty, Jezu, kochasz mnie, naprawdę mocno kochasz mnie, jesteś moim Zbawicielem, dziękuję. Nadia, o, jesteś ty dobrze. Jak to dobrze, jak ktoś koło mnie idzie. Jakiś przyjaciel? Niebo. Niebo jest otwarte, Bóg wskazuje drogę, byśmy nie błądzili, prowadzi sam. Dobry pasterz czuwa, najsłabszych przytula, zawsze nas odnajdzie. Dziękuję Ci, Panie Jezu,
Naprawdę mocno kochasz mnie, jesteś moim przyjacielem, dziękuję Ci. Ty, Jezu, kochasz mnie, naprawdę mocno kochasz mnie, jesteś moim Zbawicielem, dziękuję Ci. Chyba aż przytulę Franusia, że on pokazał nam w tej bajce, że nie musimy się bać żadnych ciemności, żadnych buszów, żadnych niespodzianek zaskakujących, tylko podnosimy głowę, śpiewamy do Pana Jezusa, a On nas przez wszystko naprawdę przeprowadzi. To nie jest bajka, to nie jest legenda, to jest prawda. Pan Jezus zmartwychwstał, alleluja, i powiedzcie ze mną, alleluja. Mocno Was ściskamy, Franio najmocniej. Buziaki Wam przesyła. Życzymy Wam wspaniałych wakacji i zachęcam, żebyście śledzili, jakie będą dalsze przygody Franusia i jego małych, troszkę mniej dzielnych przyjaciół. Ale dobrze, że jest Franuś, mówi nam, co robić. Pamiętajcie o lajkowaniu. Do zobaczenia.